Wykroczenia, które podlegają od minionej soboty mandatowej recydywie, to przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 31 km na godzinę, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niewłaściwe wyprzedzanie i wjechanie na przejazd kolejowy po opuszczeniu zapór lub zapaleniu się czerwonego światła. Zmieniają się także ilości punktów karnych nakładanych przez służby za poszczególne wykroczenia w ruchu drogowym. Dotyczą one między innymi przekroczenia prędkości o 31 do 40 km na godzinę, pierwszy raz 800 zł, w recydywie 1600. 41 do 50 km na godzinę, pierwszy raz 1000 zł, recydywa 2000. Podwójne karanie będzie dotyczyć również innych wykroczeń, między innymi nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu po raz pierwszy 1500 zł, w recydywie już 3000 zł. Złamanie zakazu wyprzedzania po raz pierwszy 1000 zł, recydywa 2000. Wyprzedzanie na przejściu lub przed nim po raz pierwszy 1500, w recydywie 3000. Prowadzenie pojazdu mechanicznego na tak zwanym podwójnym gazie lub pod wpływem innych środków psychoaktywnych. Po raz pierwszy zapłacimy 2,5 tysiąca złotych, ale za drugim razem już 5 tysięcy. Od 17 września nie możemy również kasować karnych punktów. Ich zdejmowanie z konta odbywać się będzie według innej zasady. Znikać będą dopiero po 2 latach od daty zapłacenia mandatu, a nie jak do tej pory, po roku od wykroczenia. Tak zwana recydywa obejmować będzie również okres 2-letni. Warto też pamiętać, że w przypadku wykroczeń policjant może skierować sprawę do rozpatrzenia przez sąd, a tutaj grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy.